Hi guys, Brush to be here. Today, dzisiaj słuchajcie, chcę porozmawiać o polskiej, znaczy o angielskiej szkole, bo dużo widzów na live'a w komentarzach i w ogóle wysłał mi SMS-y, o co chodzi w tej szkole Anglii, dlaczego dużo ludzi mówi, że tam się nie uczymy wcale i w ogóle. Słuchajcie, możecie zostawić lajka i komentarz, bardzo was proszę, żebyście zostawili lajka i komentarz, bo to strasznie motywuje. Słuchajcie, ogólnie w Anglii, w angielskiej szkole, to tak powiem od początku, jak ja tu przyjechałem, to miałem niby mniej więcej 9 lat czy coś takiego, to poszłem od razu do primary. Primary to jest jakby, słuchajcie, przedszkole, jakby przedszkole. Nie wiem, tam jest ogólnie przedszkole i jest, i po prostu, i są jakby klasy, od które przechodzisz. Później po primary jest ogólnie high school. I żeby nie było, to powiem wam szczerze, że ten cały high school, primary to wszystko, to ja tylko to mówię jakby mój punkt widzenia, jak to mniej więcej jest, bo nie jestem jakimś, nie wiem, inteligentnym ziomkiem, który przeczytał pół książki i wie wszystko. Ogólnie mniej więcej mówię wam tylko to, co ja wiem i to, co jakby przeżyłem przez, może nie przez tyle lat, nie mam 30 lat czy coś w tym stylu. Później w high school, słuchajcie, uczysz się po prostu do 16 roku życia i później robisz jakby taki egzamin życia, czyli jakby maturę. Tylko to jest bardzo proste, ja wam powiem, to jest strasznie proste dla ludzi, którzy mieszkają w Polsce. Jakby, słuchajcie, jakbyście dostali ten egzamin życia w Polsce, to kurczę, prawie 99% pewnie ludzi by to od razu przeszło, naprawdę. Dużo ludzi pewnie by to przeszło, a w Anglii ludzie, przynajmniej ja tak myślę i dużo ludzi też tak myśli, że nauczyciele w ogóle mają nas gdzieś, naprawdę. Ja się pytam na przykład nauczyciela w high school, jak byłem, nie wiem, co dzisiaj mamy zrobić, a on mówi po prostu, że nie wie. Nie pytajcie się dzieci, ja tutaj uczę się z wami i po prostu rób swoje, a ten, to jest strasznie głupota, to jest straszna głupota, pewnie wiesz. I dlatego ludzie mówią, że wiesz, mamy niby laby i takie tam. Problem jest tym, że my mamy tylko miesiąc wakacji. Jeśli chodzisz do high school i w ogóle chyba do college'u, to też masz miesiąc wakacji. I to jest właśnie głupota, ale jednocześnie jakby sprawiedliwie, bo jak wy chodzicie jakby do szkoły, to my mamy, chodzicie do szkoły, to my mamy mniej więcej jakby wolne, bank holiday, czyli gdzie zamykają wszystkie banki. I słuchajcie, w ogóle najdziwniejsze jest to, że w Anglii jest też dziwna pogoda, co nie? I też zamykają w ogóle szkoły. To jest strasznie dziwne, zamykają szkoły, jak spadnie tylko, nie wiem, spadnie tylko śnieg do kostek i oni od razu zamykają szkoły. To jest strasznie dziwne w tej Anglii. Po high school możesz iść tak, albo do sixth formu, czyli zostać w tej samej szkole i jeszcze się tam dokształcać, uczyć się i w ogóle robić różne rzeczy, na przykład, wiesz, skakać na trampolinie, chociaż tam pewnie jest trampolina, bo u mnie była. Albo możesz robić jakby taki work experience, już nie pamiętam, jak to się nazywa, career, coś takiego, czyli kariera, gdzie po prostu idziesz do swojej pracy, tak jakby, oni ci płacą jakby niższą stawkę i jednocześnie się jeszcze uczysz swojej pracy, to co chcesz wykonywać, ale to chyba musisz mieć dobre jakby kwalifikacje, musisz ten końcowy test zrobić dobrze. No i później, słuchajcie, ja na przykład poszłem do college'u i w college'u uczysz się różnych rzeczy, zależy co, na przykład w high school musisz nosić mundurki, w college'u już nie musisz, chyba że robisz biznes, tam wiesz, bo musisz ładnie wyglądać, żeby, nie wiem, kupili twój dom czy coś takiego. No i mniej więcej chyba to wszystko, nie? Że idziesz do high school i żeby nie było to dużo ludzi, nie powiem, że ja, no dobra, ja chodzę 3 dni w tygodniu do college'u, a to dlatego, że po prostu robię coś innego, robię komputery, czyli programistykę czy coś takiego, i się po prostu uczę, nie? Na mój zawód. I później po college'u albo idziesz do uniwersytetu, albo idziesz do swojej pracy, no. I to jest właśnie jakby ta cała polityka, dlatego jeśli chcecie przyjechać do Anglii, zostać naukowcem, czy kurczę, nie wiem, ministrem świata, czy coś takiego, nie wiem, czy takie coś jest, to odradzam, naprawdę odradzam, bo to jest po prostu trochę bez sensu, szczerze wam powiem. No, ale mniej więcej dużo ludzi już wie, o co mi mniej więcej chodziło, jak ja mówiłem na przykład na live streamach, o co chodzi, bo dużo ludzi się pytało, no to już chyba wiecie, że jest primary, później jest high school, później jest college'u, a na końcu jest uniwersytet. Uniwersytet, czyli jakby wiecie, gdzie jest wielka sala i pewnie tam ludzie siedzą. Nigdy tam nie byłem, ale mniej więcej tak myślę, że jest, bo dużo ludzi myślało też, że w college'u tak jest, no. Ale ogólnie, słuchajcie, na Snapie wysyłam różne rzeczy, na przykład, że nie wiem, z college'u i w ogóle, jak Anglik mówi po polsku, czy coś takiego, dlatego zapraszam was, Brush, tu możecie wejść, fajnie by było, jakbyście wysłali mi Snapa, czy coś, ja zawsze odpisuję. Możecie zostawić, bardzo was proszę, lajka i komentarz, bo to strasznie motywuje i wtedy więcej ludzi to zobaczy, a bardzo tego chciałbym. No, ja wam bardzo dziękuję za live streamy, za wszystko, ja jestem Brush, tu, trzymaj się, no i cześć!